19 marca wspominamy świętą Ludwikę de Marillac, zakonnicę. Ludwika urodziła się w Paryżu 12 sierpnia 1591 roku. Jej ojciec był radcą parlamentu francuskiego. Niemal całą młodość Ludwika spędziła w internatach zakonnych. Najpierw w luksusowym internacie sióstr dominikanek z Poissons, gdzie przybywała do 13 roku życia, potem zaś w znacznie skromniejszym miejscu w Paryżu. Za radą krewnych 5 lutego 1613 roku wyszła za Antoniego Legras, sekretarza królowej Anny Medycejskiej. Wkrótce urodziła syna Michała. W małżeństwie nie zaznała szczęścia. Mąż był nerwowy, gwałtowny, nadto na skutek schizofrenii utracił intratną posadę. Zmarł młodo w roku 1625. Po owdowieniu Ludwika umieściła syna w szkole z internatem. Pod kierownictwem świętego Franciszka Salezego i świętego Wincentego a Paweł Ludwika czyniła duże postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej. Wincenty ustanowił ją najpierw wizytatorką Bractw Miłosierdzia. Wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze, odwiedzając poszczególne placówki, instruując, usuwając nadużycia, zapalając do miłosierdzia. Wtedy święty Wincenty powierzył jej bezpośrednią opiekę nad córkami miłości. Były to proste, wiejskie dziewczęta, które miały dobrą wolę, ale najczęściej nie miały pojęcia, jak się zachować przy chorych i ubogich. W ten sposób zrodziło się wielkie dzieło, nowa rodzina zakonna sióstr miłosierdzia, zwana popularnie szarytkami. Za dzień narodzin zgromadzenia uważa się 25 marca 1642 roku, kiedy to pierwsze 4 siostry wraz z panią Legras złożyły swoje śluby na ręce świętego Wincentego. Ludwika zmarła 15 marca 1660 roku w wieku 69 lat. Na chwałę ołtarzy musiała długo czekać. Beatyfikował ją papież Benedykt XV w roku 1920, a kanonizował papież Pius XI w 1934 roku. Papież Jan XXIII ogłosił świętą Ludwikę patronką służby socjalnej. Relikwie świętej spoczywają w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Módlmy się. Boże, Ty jesteś miłością i przez swojego Syna dałeś Kościołowi nowe przykazanie miłości. Prosimy Cię, pozwól nam naśladować przykład świętej Ludwiki i przez świadczenie miłosierdzia na ziemi zasłużyć na obiecaną nagrodę w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.